jedziemy, Aleja Politechniki, tutaj poleceń może być kilka. Ja wydam polecenie, że skręcamy w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, a może być polecenie, że jedziemy w kierunku Gdańska, Katowic, Sieradza, Kalisza. To, co egzaminatorowi ewentualnie przyjdzie tam na myśl. Popatrzmy, ile pasów jest do skrętu w lewo, tym razem 2. Czyli zalecałbym zostanie na tym pasie prawym. Będzie to wtedy wariant na pewno zdecydowanie łatwiejszy. Chociażby ze względu na to, że tak naprawdę tylko lewą stronę tutaj musimy kontrolować, żeby ewentualnie za bardzo nie przyciąć tego zakrętu. Prawa strona powinna być bezpieczna, tak, ze względu na to, że widzimy, mamy pas do jazdy na wprost i skrętu w lewo, czyli tutaj ci, którzy skręcają w lewo, ustawiają się za nami, ci na pasie obok jadą już w kierunku na wprost. Aleja Politechniki, skręt w lewo w ulicę Mickiewicza. Aleja Mickiewicza. Mamy 2 pasy, widzimy do skrętu w lewo, czyli w trakcie skrętu trzymamy się swojego pasa. Możemy wjechać na ten na przykład środkowy, do jazdy na wprost. Dokładnie, bo to będzie wariant najkorzystniejszy. Mamy zielone światło, czyli możemy opuścić skrzyżowanie. I tak będzie wyglądał poprawny przejazd. Bardzo dobrze.